Znajdujemy się wewnątrz tego obiektu, który kiedyś był misją barbikańską, potem został przebudowany na kino zwane Syrena. I już tego kina nie ma, ale ten obiekt zaadaptowaliśmy, wynajmując to pomieszczenie na kościół, jak i na działalność społeczną stowarzyszenia. Przed wojną w roku 1930, około 30 roku, został dobudowany obiekt kościelny, czyli taka kaplica. Została dobudowana przez misję barbikańską, a misja barbikańska miała swoją siedzibę w Londynie za Barbakanem, stąd też nazwa misja barbikańska, ale konkretnie zajmowała się krzewieniem chrześcijaństwa wśród Żydów. To krzewienie chrześcijaństwa w Białymstoku polegało na tym, że przed wojną było tutaj ponad 50% Żydów. Oczywiście niektórzy z nich byli bardzo bogaci, byli właścicielami fabryk, kamienic, natomiast duża grupa jednak była dosyć biednych ludzi i stąd też działalność tej misji barbikańskiej opierała się i polegała na tym, żeby dostarczać tym mieszkańcom miasta, a głównie tym biednym Żydom, pomocy w formie jedzenia, żywności, nawet może pracy, którą tworzono tutaj. I no, misja skończyła swoją działalność wraz z zakończeniem wojny. Niestety działalność ta została całkowicie zniszczona przez hitlerowców w tej postaci, że mimo tego, że członkami tego kościoła misji barbikańskiej stawali się Żydzi, byli konwertytami, oni stawali się chrześcijanami, wyznawali Jezusa Chrystusa, jednak dla hitlerowców nie miało to znaczenia. Po prostu byli Żydami z pochodzenia i wielu z nich zginęło, zarówno tutaj na Pietraszach, czyli w okolicach Białegostoku, w lasach zostali rozstrzelani. Wielu zostało wywiezionych do Auschwitz, do Treblinki i w różne inne miejsca, gdzie poginęli. Nieliczni, jacyś ledwie przeżyli. Jedynie pastor Piotr Gorodzicz, który był tym pastorem tutaj tego kościoła, bo to był kościół protestancki, nie nazywało się wtedy kościołem mesjańskim, chociaż składał się z Żydów, bo raczej miało to związek z takim konwertyzmem, czyli przeszli całkowicie na chrześcijaństwo i był to obrządek nabożeństw według porządku kościoła reformowanego, ewangelicko-reformowanego. W 1948 roku, kiedy okazało się, że jakimś cudem został Piotr Gorodzicz, pastor tego zboru, uratowany i wywieziony do Anglii, tam powstała decyzja, żeby przekazać w użytkowanie ten obiekt kościelny kościołowi baptystów, który no, był zdziesiątkowany po wojnie, bo liczył przed wojną około nawet 100 ludzi, może i więcej. I stąd też wydawało się, że ta grupa będzie mogła sobie poradzić. Niestety po wojnie też był zdziesiątkowany, a politycznie było to dosyć ryzykowne ubiegać się u władz o to, żeby odzyskać ten obiekt. Stąd też dokumenty wszystkie zostały, powiedzmy, gdzieś tam schowane do szafek i długo nie wyciągano ich. Dopiero w roku 90 ja zacząłem szukać tutaj w archiwach, znalazłem archiwalny dokument aktów notarialnych potwierdzonych przez konsulat w Londynie z 1948 roku, że władze misji barbikańskiej przekazują w użytkowanie ten obiekt. Niestety nie udało się, komuniści zrównali to z ziemią, na fundamentach postawili kino Syrena, zaczęli stworzyć z tego klub. Kiedy zaczęliśmy się ubiegać o to od 2006 roku poprzez, powiedzmy, komisję regulacyjną, która powstała w celu odzyskiwania majątków kościelnych, no Kościół katolicki dobrze sobie poradził, nawet bardzo dobrze, bardzo korzystnie na tym wyszedł. No nie wszyscy protestanci tak dobrze wyszli, między innymi i my. Niestety komuniści zabrali nam, a władza demokratyczna i tak tego nie chce oddać. Oczywiście powołują się na przepisy prawne i tak dalej, podczas gdy nie tylko prawo jest za tym, są świadectwa historyczne potwierdzające, że to był kościół protestancki, w którego skład wchodzili baptyści i oni otrzymali od właściciela prawa do użytkowania, no i powinni to odzyskać. Natomiast to nie przekonuje i to jest po prostu zadziwiające. Obecnie wynajmujemy to jako zbór, a ponieważ zbór posiada w swoich szeregach bardzo aktywnych ludzi społecznie i nimi są między innymi misjonarka zboru,
Elżbieta Żukowska-Bobianko, jest drugi pastor Marcin Owsiejczyk, który jest wiceprezesem, no i ja jestem też wiceprezesem. Stąd też łączymy tę działalność, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Łączymy to w taką współpracę, że jest to ramię misji społecznej, bo wyróżniamy misję ewangelizacyjną, gdzie się konkretnie wprost głosi Ewangelię, dyskutuje, tworzy polemiki jakieś, powiedzmy, z innymi poglądami, a misja społeczna polega na tym, że jakby chcemy odpowiedzieć na potrzeby najsłabszych ludzi w środowisku. Okazuje się, że nawet dokładnie nie planując, bo taki nie był zamiar też, że chcemy kopiować działania tej misji barbikańskiej sprzed wojny, która pomagała Żydom. W zasadzie wyszło na to, że no, tym się zajmujemy. Z tym, że no, nie ma teraz Żydów, przynajmniej ja, ci, którzy może mieszkają w Białymstoku, nie są aż tak potrzebującymi ludźmi, żeby korzystali z naszej pomocy, no ale są inni. Po prostu wszystkim pomagamy. Pomagamy wszystkim ludziom, którzy są, no obecnie nawet i Ukraińcom, którzy uciekają przed wojną, stąd też i mieszka kilka rodzin w naszym, jednym z naszych obiektów, gdzie przygotowaliśmy mieszkania w tym celu. Ten obiekt ma swoją historię bardzo ciekawą. Tak jak mówiłem, że tu się znajdowała też organizacja charytatywna. Nawet znajdziemy w dokumentach historycznych miasta, że w informatorach turystycznych sprzed wojny podawana była informacja taka, że po wyjściu z dworca kolejowego, on jest tutaj nieopodal, proponuje się turystom, żeby zajrzeli do pierwszego miejsca, obiektu interesującego w mieście, jakim jest właśnie misja barbikańska. I tam zdjęcie jest takie, jak tutaj jest zamieszczone, to właśnie to było zdjęcie wskazujące, że jeśli będzie człowiek szedł do miasta, a rzeczywiście ta droga, ulica Rocha do Lipowej, była główną drogą dotarcia do ówczesnego centrum miasta. No obecnie to też jest centrum miasta, tam mamy rynek Kościuszki tak zwany dzisiaj, a wcześniej właśnie to był taki główny rynek z ratuszem, gdzie w zasadzie to był rynek też handlowy. Tam się ścierały kultury, bo i Tatarzy przyjeżdżali, Żydzi, Polacy, handel był. Tak, bardzo, był bardzo wielokulturowy. Dzisiaj to już w mniejszym dużo stopniu, natomiast przed wojną to 50% Żydów, no ale tam też było Rosjan, sporo Niemców, jak i też no, w okolicznych miejscowościach mieszkali Tatarzy, ale oni też przyjeżdżali, handlowali, i Polacy. Zatem to był taki tygiel. Zresztą to jest ciekawe, że w Białymstoku przed wojną był hotel Ritz jako jeden chyba z dwóch czy trzech hoteli w Europie. Także to nie w Warszawie był postawiony, ale tutaj. Niektórzy twierdzą, że prawdopodobnie z tego powodu, że to jest trasa kolejowa z Berlina do Moskwy, gdzie car nawet się zatrzymywał tutaj. Także to miasto miało znaczenie w pewnym momencie. Było takim tyglem wielokulturowym, w którym oczywiście ścierały się różne interesy. Nie było wszystko sielankowo, powiedzmy, bo to jest normalne w społeczeństwie, ale jakoś funkcjonowali. Natomiast misja barbikańska okazało się, że chociaż nie należała do działalności, które by się cieszyły uznaniem w zasadzie u nikogo, bo Żydzi nie bardzo to lubili, ponieważ tam się konwertyci pojawiali, czyli Żydzi pozostawiali swoją religię, kulturę dotychczasową, a stawali się chrześcijanami. Natomiast Polacy, chrześcijanie, no niekoniecznie też dostrzegali w tym, powiedzmy, jakąś taką słuszność, dlatego to była działalność protestancka, nie katolicka, nie prawosławna, a protestancka i bardzo mniejszościowa. Zatem może niekoniecznie było to bardzo chlubne w oczach innych ludzi, natomiast było to o tyle interesujące i skuteczne, że wielu ludziom pomagano. Sam Kościół składał się z około 100 członków zapisanych na liście. Natomiast tych beneficjentów, jeśli chodzi o ludzi, którzy korzystali z dobrodziejstwa, było bardzo wielu. Także nie mamy może takich informacji szczegółowych. Powiedzmy, bardzo możliwe, że gdzieś są napisane, bo dr Tomasz Wiśniewski wydał taką pozycję, książkę o misji barbikańskiej, to tam znajdują się bardziej szczegółowe rzeczy. Ale była to bardzo aktywna misja, która koncentrowała się na pomocy szczególnie biednym, potrzebującym Żydom. A okazało się, że dla historyków, dla ludzi, którzy zajmowali się turystyką, wskazywaniem na jakieś ciekawe obiekty, no,
ten obiekt stał się interesujący jako pierwszy warty obejrzenia w Białymstoku. Wizytówka. Wizytówka miasta. Chcielibyśmy to przywrócić, ale nie mamy na razie jeszcze w pełni takiej okazji. Robimy, co możemy, jak widać.